Siemaneczko, ja jestem Luczek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Będziemy szalać tym samochodem, ale dzisiaj już nie będziemy się zajmować tuningiem i szukaniem części i tak dalej, tylko od razu wkraczamy do akcji. Co wy na to? I zaczynamy. Jess, jesteś tam? Żołnierz podziemia? Co się dzieje? Próbowałem zainstalować pluskwę w kasynie Familii. Przebiłem się przez ich zaporę, ale się połapali. Uciekam! Zabierz mnie stąd! Cholera, trzymaj się, już jadę! Pośpiesz się! Ile namiętności w tym głosie! Cholera! Takie wiesz, takie... Cholera, poczekaj, już jadę! Żołnierz podziemia próbował działać sam i dał się przyłapać. Jadę po niego. Ten chłopak ciągle zgrywa żołnierzyka. Dobrze, zgarnij go, nim oni to zrobią. Cholera, już jadę! Gdzie jesteś? Gdzie jestem? Gdzie jestem? W drodze po kogoś, kto działa na własną rękę. Okej, ale mam coś dobrego. To będzie coś, jeśli się stąd wyrwę. Kiedy się wydostaniesz? Yes. Żołnierzu, co ci strzeliło do głowy? Żołnierzu... Jakoś tak... Nie śpieszy mu się w ogóle, nie? Jak wsiada do samochodu. Wcale. Spadamy stąd! Dawaj, żołnierzu, jedziemy. No, czekaj, bo animacja trwa dłużej, już byśmy uciekli stąd. Czekaj, muszę poszukać jakiejś dramatycznej muzyki. No i teraz to możemy uciec! Właśnie znalazłem bezpiecznego serwisu. Co się wydarzyło? Aktywować je, zanim nie zablokują. Spadam stąd! Oh yeah! Na razie! Powiedzmy, że nie załapałam tego, co mówiłeś wcześniej. Wszystkie ich tajne informacje są w zamkniętym sejfie, a ja znalazłem do niego furtkę, o której nie wiedzą. Że jak w końcu przyłapali go, czy nie wiedzą? O co chodzi? To mówi dziewczyna, która żyje z uciekania autem. Tobie płacą za unikanie kłopotów, mnie za wyciąganie cię z kłopotów. Przyłapali mnie na podkładaniu pluskwy. Założyłem im pluskwę, od której nie wiedzą. Brawo! Fabularne dopracowanie, nie? O, co? Spadło. Need for Speed Most Wanted. O, chciałem wydać taki okrzyk Need for Speed, bo są tutaj zderzenie. O Boże. Chociaż tam nie było takiej ostrej muzyki, tam były takie rockowe kawałki, nie? A my sobie wrzuciliśmy takie. Pyk, uciekamy. Amazon. A gdzie ta policja jest? Widzę wasze położenie. Wygląda na to, że macie prostą drogę do bazy drążka. Śledzisz nas na żywo? To ty tak możesz? Na twoim miejscu nie zagłębiałbym się w to, co ona może. W twoich słowach wydaje się taka tajemnicza. Prosiłem, żebyś nie mówiła! Czasem ciężko z nią wytrzymać. Pamiętasz te wszystkie dane z serweru? Wygląda na to, że są przesyłane z części tuningowych Hidory w tych autach. Co? Ale nasza ekipa też używa Chidori. Od nas też są dane? Czekaj. Nie, zdaje się, że to wszystko auta robione na zamówienie od producenta. Kimkolwiek są właściciele wiedzieli, co im pakują do wody. Okej. Pamiętasz to złote Lambo, które zwinęliśmy Familii? Zobacz, czy jest w tej bazie danych. Dobry pomysł, sprawdzam. Tak, jest! Ma pełno tych specjalistycznych części Chidori. Dobrze, że nie jeździliśmy nim za długo. Na samą myśl, że Familia mogła przez cały czas zbierać o nas dane, mam ciarki. Chidori. Normalne części można pojechać do sklepu i je kupić, o co chodzi? Nie? Ale wiesz, Chidori brzmi tak japońsko, tak technologicznie. Ile? Gdzie my w ogóle jedziemy? Kilometr jeszcze? Na jakieś bezdroża, coś? No musimy te checkpointy jakby przejechać. Policja już dawno nas nie goni, więc nawet wyłączyłem muzykę. I co, jakieś offroady w moim Volvo? Przecież to jest ucieczkowe auto, nie offroadowe. Gdzie oni mnie tutaj ciągną? Dobra, jesteśmy na miejscu. Tu mi proponują jakieś dziadowskie części. Wymieniamy na żetony od razu. Dobra, gościu wyszedł. Zobaczcie, ile mamy jeszcze tutaj misji do ogarnięcia. Jakbyśmy mieli teraz tuningować jakąś furę. Nie, to jak... Wygląda na to, że żołnierz podziemia zdążył na czas. Dostaliśmy się. Dobra robota. Wszyscy robimy, co możemy. A propos. Charlie będzie cię potrzebował do następnej hakerskiej rury. Wiesz, właściwie hakerstwo to nie moja bajka. A jednak, proszę. Wysyłam ci namiary. Będziemy hakerami? Dobra, co mamy tutaj? Do miasta musimy się przenieść. Spoczko. Ale my tutaj kogoś mamy. Kassandra, weteran. Do pokonania chyba, nie? I słuchajcie, to jest samochód wyścigowy, a ja mam ucieczkowy. Zaznaczyłem na minimapce i zobaczcie, fajnie się zaznaczyło. Nie wiedziałem, że tak może nawet. Tutaj wjechałem na jakąś drogę, której nawet nie ma na mapie. Jedziemy się ścigać. Jedziemy się ścigać z tą Ciekawe, czy dam radę z samochodem ucieczkowym. Generalnie samochody ucieczkowe są troszeczkę wolniejsze, nie? I tak gorzej skręcają od tych wyścigów, to oczywiste. No dobra, no co? Lecimy. Uwaga, 3, 2, 1. Lecimy, lecimy, ja chcę pojedynek już. Raz, dwa, trzy. Ale to było proste. Jezu, ej, ja tylko lekko ją spychnąłem na, wiesz, na pobocze. Jakby, what? Już koniec, zobacz. Tu się zaczaję na następnego typa. Bo coś tam jedzie gdzieś tam, gdzie on jest? To jest. Aha, on kawał drogi stąd. Dobra, to podjedziemy do niego, będzie szybciej, no nie? Tym razem to jest jakiś offroadowiec. No, mój samochód na offroady na pewno nie jest najlepszy, ale widzę, że radzi sobie całkiem nieźle tutaj, jak jadę po takim shooterku czy coś. Daje sobie radę, jest git. Poczekaj. Tutaj mamy jakąś strefę driftu. Ościu, jak chce się ścigać. Musimy go pokonać. Patrz tutaj! Nie możemy tam przelecieć, niestety. Mamy taki niewidzialny zakaz. Dobra, tu na niego poczekam, jak ten James Bond w krzakach. Pyk. Ale się wyleczę. Dobra, 3, 2, 1. Rozpoczynamy wyścig! Lecimy! Ale ich się tu łatwo spycha. Jest jedyny Need for Speed chyba taki, który możemy łatwo spychać przeciwników. Ekstra. Dobra, ale on się tak łatwo nie dał. Już prawie go mam. O kur... Ale to leci bokiem tutaj na tym szutrze. Dobra, bo on ciśnie. Ach, kurczę, mogę za nim pojechać, żeby go zepchnąć. Uwielbiam to robić w tej grze. Czekaj. Niech się zbliży. O, dobra, zbliżył się. O, ale pojedynek! O, się da... Trzeba ich tak zepchnąć, żeby wypadli ze skryptu. Bo oni mają, wiesz, przypisaną jakąś tam trasę, po której jeżdżą, nie? I tyle. Trzeba przyznać, że te skrypty wyścigowe są bardzo fajnie tu zrobione. Jakby masz wrażenie, że faktycznie ścigasz się z ludźmi nawet, nie? A nie, że ci przeciwnicy jeżdżą po określonej linii. Jak na przykład w Project Cars jest. Ojej, tam jest to bardzo dobrze widoczne. Ja pierniczę. Tam samochód, nawet jak jedziesz przed nim, to on wjeżdża ci, wiesz, w zderzak, nie? I jakby ciebie w ogóle nie było. Tak się zachowuje. A tutaj cię wymijają, wiesz, jakieś tam, jak jeżdżą w grupie, tu coś tam kombinują. Fajnie to jest zrobione w tym Need for Speedzie pod tym względem, naprawdę. O, i tutaj mamy koniec chyba pojedynku, więc jak tu dojadę, to jest koniec. Okej, wygrałem, nieźle. Rozpoczynamy misję Tajna Skrytka, zabawimy się w hakerkę. Okej, zobaczymy jak pójdzie. Tutaj już 340 punktów powinniśmy mieć w samochodzie. Damy radę. W końcu udało się namierzyć tajne skrytki w całym mieście. Masz zebrać z nich przesyłki, zanim dotrze do nich familia. Wysyłam ci klucz szyfrujący. Rozpakuj te dane. Jasne, okej. Każda skrytka ma określone godziny odbioru. Jak nie zdążysz, dane zostaną wymazane. Żadnej presji, co? W ogóle, czemu mój samochód zmienił kolor? Jest cały w błocie, okej, dobra, skrytki. Nie czekaj, nie mam czasu teraz. Gdzie do mnie dzwonił dziad jeden. Dobra, robimy tak, bierzemy to i potem pojedziemy sobie tu chyba dookoła najlepiej, nie? Bo tutaj się inaczej nie dostaniemy raczej. Musimy sobie trasę zaplanować. Zastanawiam się, jak to zrobić najlepiej. I chyba będziemy musieli do tej skrytki, potem gdzieś może tutaj, tą drogą. Ach, nie wiem, czy tu się da wjechać. No nic, na razie spróbujemy tak, wiesz, po kolei, a potem się zobaczy, co z tego będzie, nie? Potrzebuję pomocy. Muszę odszyfrować jakąś czarną skrzynkę czy coś. Nic nie ma. Twój osiedlowy magik jest do usług. Super, dzięki. Okej. Mamy. Volvo super sobie radzi w tych... Zobaczmy, czy to zadziała. W tym miejskim zgiełku. Zapomniałem mu lamp wymienić przednich. Ma standardowe. Odszyfrowuje dane! Yeah! Dobra, to mamy. Teraz tutaj. Wyznaczę sobie GPS-a, bo widzicie, tutaj się jedzie zupełnie w inną stronę, nie? I zastanawiam się, jak się tu będzie. Tu będzie trzeba gdzieś zjechać później. Średnio mi się to podoba, ale powinno się udać, to jest Volvo, Amazon. A, będziemy mogli się jeszcze ewentualnie tu cofnąć. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Teraz musimy zawrócić. Mam minutę czasu, więc nie jest chyba źle. Nie wiem. Potrzebne też jest hasło, ale nie ma go w przesyłce. Świetnie. Pieprzona złotówa. Wyjechała mi. Go, go, go. Szybko! I dojechaliśmy, ekstra. I proszę bardzo. Odebrałem, odszyfrowuję. Dziwno, na jakimś parkingu. What the f... Idziemy dalej! Oby tak dalej. Aha, czekaj. Tu? Aha, mamy tutaj łatwy zjazd. I tutaj mamy, dobra, pojedziemy sobie najpierw tutaj, nie? Mamy miejsce i czas? Nie, to coś innego. O, wow! To wygląda na kolejną fazę planu gromadzenia danych. Kolejną fazę? Planują zbierać dane z cywilnych aut. Widzę schematy taksówek, radiowozów, rodzinnych, minivanów, wszystkiego. Żartujesz? Przecież to jest nielegalne. Jak to nie? Facebook robi to od lat. Dobra, jesteśmy na miejscu, pyk, przed czasem, ekstra. Kolejna przesyłka leci do ciebie. Czekam. I gotowe, czy nie gotowe? Dobra, teraz tutaj chyba. Co my tu mamy? Tu chyba, nie? Najlepiej będzie, czy tu? O, tu mamy taką prostą drogę. Chyba będzie najlepiej tutaj pojechać. Dobra, mam miejsce. Teraz potrzebny jeszcze czas i hasło. Zostały 3 skrytki. Może je zdobędziemy. Uwaga! Ale taki ładny tutaj by był drifcik! Nie wyszło. Dobra. Idzie szybko, nie? Jak przesyłają te informacje bez naszej wiedzy? Nie wiem, pogrzebie jeszcze. Ostateczna faza się zaczęła. Kurde, nie wiedziałem, że to teraz. W ogóle tym Volvem ciężko ruszyć czasami z miejsca. Trzeba dodać mniej gazu, żeby nie obkręcało go na wszystkie strony, poważnie. Za dużo kunia ma. Mam nadzieję, że tu są odpowiedzi. Dobra, mam hasło. Hasło to potop. Mam nadzieję, że mają na myśli potop danych. A nie wiesz, taki bim, który zatopi ziemię, cofnie ludzkość w rozwoju. To jest tylko hasło, no nie musi nic znaczyć. Hasło potop. Atak słownikowy i hasło odgadnięte w 3 minuty. What? Fajne hasło, kurde. Ostatnia prosta. Dobra, gdzie jedziemy? Co, już? Wygrana? Dokładnie. Mamy jakąś misję. Dobra, mam. Spotkanie jest... teraz! Wysyłam ci lokalizację. Powodzenia. Dzięki za pomoc. Dam ci znać, co i jak z fotografem. Ciekawe. No dobra, jedziemy na miejsce. Jakby... potop. Hasło to... nie wiem, czy to hasło, że oni jakiś... mieli swój system i wpisywali to hasło, jakiś login, czy coś, czy po prostu... to jest hasło jakiejś akcji? Nie mam pojęcia. Jakieś podziemia, gościu. Co się tu wyprawia? Chcesz się ścigać z tym gratem? Przepraszam za te ceregiele. Mieliśmy ostatnio sporo wycieków. Co ty powiesz? Tu jest sprzęt zamówiony przez Familię. Pilnuj go. Gdyby wpadł w niepowołane ręce, nie byłoby dla ciebie dobrze. Znasz mnie, zawsze uważam. Odezwiemy się później. Okej, hasło do wymiany informacji między nimi. To był potop. My? Ten facet na pewno nie był z Familii. Kto tu do cholery pociąga za sznurki? Hej, mam to. Wygląda jak sterownik w trysku. Sterownik w trysku? Niech twój inżynier to sprawdzi. Na pewno będzie wiedział, co to. Tak jest. Aha, hasło na spotkanie z tym facetem brzmiało potop. Czy wszystko będzie w porządku? Mam nadzieję. Cudownie. Patrz, jakie ładne promienie. Ray tracing. Chciałbym, żebyś zerknął dla mnie na pewne urządzenie. Jadę teraz do ciebie. Okej, dobra, wiecie co, ja tutaj zrobię zdjęcie, bo to jest idealna pora dnia. Mógłbym może trochę lepiej te promienie jakoś tutaj, ale zrobię mu fotę. Myślę, że jak sobie dobrze auto ustawimy, to będzie... nie no, auto trochę za ciemne jest, nie? A od przodu też tak zastanawiam się, jak tu dobrze zrobić, żeby było ładnie. Od karoserii coś się odbija. Dobrze, można to wykorzystać. Coś tutaj można by było zrobić. Może niekoniecznie akurat w tym miejscu, bo tutaj tak się ciemno zrobiło. Misja przesył na lotnisku, słuchajcie. Co to może być? Jaki klakson. Raf? Zabrałaś mi furę. Urządzenie od tajemniczego pośrednika? Zaintrygowałaś mnie, przyjrzyjmy się. Linia rezerwowa Chidori. Wygląda na to, że urządzenie łapie skądś sygnał. Powiedziałbym, że lepiej tego nie sprawdzać, ale... panele słoneczne. Wiedziałem! Mówię serio. Już od dłuższego czasu mówię o tych panelach słonecznych, no. Że coś tam było, coś tam grubo się działo. Jedziemy zobaczyć 2 kilometry stąd. Hej, Jess! Pokmerałem jeszcze przy tym urządzeniu. Pomyliłem się. Wygląda na to, że nie tylko odbiera sygnał, ale też wysyła. Wiesz, co to za sygnał? Widzę tylko współrzędne GPS. Nic z tego nie rozumiem. Dobra, dam znać, jak coś znajdę na placu budowy. Hej, Raf sprawdził urządzenie. No i? Nie wie, co to jest, ale ustalił, że odbiera dane gdzieś spod paneli słonecznych. Zakładam, że nie muszę ci mówić, żebyś to sprawdziła. Jestem w drodze. Byłam pewna. Informuj mnie na bieżąco. Tak jest. Dobra, idziemy na przełaj, to jest Volvo. Kurde. No i o co tu chodzi? Skąd u diabła gliny wiedziały, że tu będę? Ten Adam 13, ścigamy tego pirata drogowego. Jedzie na południe, Fortune Valley Solar. Do wszystkich jednostek, jeden Adam 13 prowadzi pościg. Proszę wszystkie wolne jednostki o zgłaszanie. Wysłaliście korwety do mojego Volvo? Pośredniczy. Co jest? Policja tam na mnie czekała. Co jest grane do cholery? Absurd. Skąd kolekcjoner wiedziałby, że się zjawisz? Nie mów mi, że to przez ten cholerny sterownik. Jakoś się z tego wywinę, a ty spróbuj ustalić, skąd wiedzieli, że tam będę. Okej, pomogli mi się odwrócić. Uciekamy dalej, cel się wymknął. Kurde, ale cisną. Macie aktualne położenie? Na wschód przez Mount Providence. Przyjęłam. Na wschód przez Mount Providence. Dawaj kurwetę. I bam! No, żyje jeszcze. Twarda jest. Właśnie spowodowaliśmy tego niedościganym. Aha, to ja je spowodowałem. Ładne spody samochodu zrobili. Ho, ho, ho. Przeważnie w Need for Speedach spody samochodów to były po prostu czarne płyty. Nic tam nie było. A tutaj układ wydechowy, jakieś tam pierdółki ekstra. Jedziemy na zachód przez tunel. Wow! Jakie dachowanie! Ej, ale policjanci pojechali w tą przepaść za mną. I co gorsza chyba się wydostają. Nie wiem o co chodzi. 13 właśnie wysiadł nam silnik, wybadamy z pościgu. Okej, O kurczę, ja mam mało czasu. Jestem. Dobra, słuchajcie, mało czasu, 20 sekund. Trzeba uważać tutaj. Adam 35, ścigamy cel, przejmujemy dowodzenie. Przyjęłam. Adam 6, kończymy pościg. Nasza jednostka jest unieruchomiona. Przyjęłam. Okej, 18 sekund. Naprawdę trzeba uważać, żeby cię nie zderzali, bo to bardzo spowalnia, no. Oczywiste to jest, nie? Ale cały czas driftem. Okej. Jeszcze żyję. Ostro. Już kilka chyba tu wyścigów i różnych akcji było w tym miejscu, nie? Wykorzystali w 100% te lokacje. Gościu, tak mnie staranował, że uchronił mnie przed taranem. Przyjęłam 1 Adam 35. Dawaj. Na skróty. Nie udało się. Ale policjanci pojechali za mną. Tyle, że to kosztuje czas, nie? A następny checkpoint daleko. 20 sekund, słuchajcie, trzeba się pośpieszyć. Dawaj. 15 sekund. Trzeba uważać, żeby tu z klifu nie spaść. Za dużo czasu to kosztuje. Jaki trik! Padł nam wóz. Proszę o pomoc drogową. Przyjęłam. I hop. Okej. Easy peasy. A 13 trzeba nas będzie wziąć. Co? Jak? Ej, aha. Ale trudne. Mam na maksa ulepszone auto. Ej, ten pościg jest ultra trudny. Strasznie mocno tutaj taranuję. Najgorzej było w tej sekcji na tym, na offroadzie, bo ja nie mam quattro. Quattro nie mam. Nie mam Audi, no. I tam było ciężko, bo dupę zarzucało w tym Volviaku i to bardzo. Także no, nie ma lekko. Teraz troszeczkę udało mi się tak lepiej pojechać. Skupiłem się, wiesz, w 100%. Jakoś to poszło, ale trudno jest. To jest chyba przedostatnie zadanie w tych ucieczkach. A potem będzie gonitwa bandytów, nie? Gonitwa bandytów. Dobra, jedziemy. Nie wiem, czy tutaj są... Jakiś tam skrót chyba z przodu widzę. Może uda się go użyć. O, chyba gdzieś tu, nie? Jedziemy, zobaczymy. Nie wiem, czy to taki dobry skrót. Chyba nawet całkiem niezły. Nadciąga taran! Gdzie on ten taran jest? Przez tunel Koena. Ale fajny tunel, nie? Kurczę, ale tu oni strasznie mocno zderzają. Już mnie kilka razy zatrzymali. Bardzo ciężko jest. Ciężki pościg. I byle nie wypaść. Ekstra. Jakie serpentynki! Minuta 40 mam na pokonanie ich. Nie ma skrótów, nie ma jak w Burnout Paradise na przykład, że możesz przez takie serpentynki sobie jedną hopką przeskoczyć i fajnie, nie? Udało mi się ominąć. Chociaż tak myślę, że jakby ten taran zderzył się z Volvo, to by się chyba od razu rozwalił. W końcu to pancerne Volvo. Ty, ale zobacz, gdzie popełnili błąd w projektowaniu tych samochodów? Nie wiem, czy kojarzycie, ale te Volviaki późniejsze w stosunku do Amazona to zaczęły być takie strasznie kwadratowe, nie? Takie, wiesz, ktoś wziął paczkę papierosów, postawił na stole, mówi: o kurde, to będzie nasz nowy samochód. Nie? A tutaj mamy takie ładne, zaokrąglone kształty, no ładne auto. I pyk, ostatnia misja. To musi zaczekać. Charlie właśnie zwołał pilne spotkanie u siebie. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Możesz tam pojechać i dać mi znać, co jest grane? No jasne. Już jadę. Okej. 380 punktów powinienem mieć. Ucieczka do celu. Ostatnie zadanie, chyba najtrudniejsze. Zobaczymy. Hej, nie wściekaj się, ale Familia mnie zmusiła. Uciekam stąd. Muszę na razie zniknąć. Co? Hej! Czekaj, czekaj. Słuchaj. Mam coś od nich. Coś ważnego. To klucz do rozwalenia całego systemu. Musisz go dostarczyć do Samanthy. Samanthy? Pośredniczki. Słuchaj. Dane powinny się już wgrać na twój telefon. Gliny zaraz tam będą. Dobra. Pośredniczka to Samantha. Bardzo fajne imię. A, żołnierzu. Nie tylko pośredniczka jest wkurzona. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. Żołnierz podziemia. I co, żyje pod kamieniem, czy jak? Z tym żołnierzem podziemia. O co chodzi? Dobra. Proszę wszystkie wolne jednostki ogłaszamy się. Jedziemy na ten koniec. Co nowego? Depczą mi po piętach gliny i zbiry Familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to kluczem. O! Jak wystrzeliło. Przeżyłem? Ej, przeżyłem, jadę dalej. Woo! Nie zresetowało mnie. To... Nie wiem, co się stało. Ja chyba jakiegoś gliniarza rozwaliłem i dzięki temu sam nie zginąłem. O co chodzi? Dobra, słuchajcie, mamy 8 km. Wow, 8... Volvo wszystko taranuje. 8 km do celu. I mam połowę świata na ogonie. Powodzenia. Dobra, tutaj chyba środek, nie? Powodzenia z naprawami. Jedziemy na zachód przez Mount Providence. No tu już trochę prędkości brakuje. Policji nie uciekniesz. Odpadamy z pościgu. Blokada, nie, kolczatka, nie? Tu będzie. Ja najbardziej lubię coś takiego, że na przykład jedzie koło ciebie radiowóz. Tutaj nie tylko radiowozy, damn. Jedzie koło ciebie radiowóz albo jakiś przeciwnik i tak, wiesz, nagle jest ściana przed nim i on zostaje z tyłu. To jest najlepszy moment. O, jak mnie rozwalił. Skubaniutki, bardzo ciężko się tu jeździ na tych pościgach, końcowych zwłaszcza. Ja wziąłem Volvo. No, jest dosyć szybkie, ale... Wow! Ale na pewno są szybsze auta, nie? Do pościgów. Czekaj, nie widzę tutaj. Aha, bo mamy skręcić, dobra, nieważne. Kurde, ale cisną tu. Górą. Potrzebna nowa jednostka główna. Jeden Adam 13, przejmujemy dowodzenie, ścigamy podejrzanego. Jaka blokada drogowa na całą drogę. A 13 wypadamy z pościgu, mamy uszkodzony wóz. Dobra, przyjęłam. Ciśnij. I pod prąd. O, niezbyt dobrze. A 13 trzeba nas będzie wziąć na hol. Wóz ani drgnie. Aha. Dobra, 1,5 kilometra. Jedziemy skrótem. Ops. O, zderzenie. Kurde. Uwaga. Muszę się skupić, bo jest trudno, naprawdę. Przyjęłam. Ej, na razie 300. Już to powtarzam drugi raz, słuchajcie, nie ma żartów. Jest trudno, naprawdę. Centrala, straciłem kontakt z celem. Nie mogę kontynuować pościgu. Dobra, 14 sekund, powinno się udać, nie? Wcześniej mnie tak przyblokowali, że było naprawdę ciężko. Aha, to jeszcze nie koniec. Centrala, cel się oddalił. Żadna jednostka nie prowadzi pościgu. Jest! Ej, patrzcie na styk! Wow! Przez pustynię Liberty. Pośredniczko, zgubiłam ogon. Jadę do ciebie. Dobrze. A, pośredniczko. Powiedziałam, dobrze. O! Dziwna sprawa, nie? Dobra, 300 metrów. Uf, jakby zdenerwowana jest. O co chodzi? Tu są dane. Muszę wiedzieć, co jest grane. Zobaczmy więc, przed czym Charlie musiał uciec. To masz prawo wiedzieć. Kolekcjoner to tylko marionetka. Jego familia to pionki. Wszystko, co musicie wiedzieć, jest tutaj. W aktach Arkwrighta. Koniec wiadomości. Ciekawe. Jakaś grubsza akcja, nie? Arkwright. Uuuu. Nowy samochodzik. Bardzo fajnie. I kolejny nowy samochodzik. P1. Pod koniec gry takie fajne auta. Co ja mam z nimi teraz robić? Ani żadnych wyścigów nie masz do jeżdżenia, jakby, o co chodzi, nie? Oho. Gonitwa banitów. Morgan startuje. Nieważne. Pokonamy go, a potem zajmę się tobą. Straszne. Co to jest? Ostatni element układanki. Wygrasz, to Familia zdobędzie całe Silver Rock. Przegrasz, a Familia zbankrutuje, spłacając mnie i wszystkich innych. Twoje kasyno. Chcesz postawić... wszystko. Ja kontroluję gonitwę banitów. Jak chcesz być tak głupi, to proszę. To... poważny zakład. Co powie twój szef? Cóż, jak dostanie twoje kasyno, powie wszystko, co będę chciała. Obyś miała rację. Niech wygra lepszy. Oj, wygra. Ciekawe. Ale animacja zamykania drzwi w McLarenie spoczy. Tyler. Cześć, Taj. Kto mówi? Nie rozpoznajesz mnie. Czuję się zraniona. Strapieni kierowcy twierdzą, że jestem twoją agentką. Głos ulicy. Twoja ekipa startuje w gonitwie. Udało się. Pogratulowałabym, lecz przed wami ciężki bój. Pamiętajcie o wspierających was w całym mieście. Życzę powodzenia, Tyler. Skąd ona ma mój numer? Kto jest administratorem moich danych, że ona do mnie dzwoni? Naprawdę, udało wam się, a niech mnie. My to zrobiliśmy, wszyscy, wspólnie. Dobra robota, przyjeżdżajcie na lotnisko. Trzeba obmyślić strategię na wyścig. No jasne. Okej, moi drodzy, gonitwę bandytów zrobimy sobie już w następnym odcinku. Daj, tu Raf. Chcę, by Mac coś dla mnie odebrał. Nie będzie narzekał. Daj mu o tym znać. Co odebrał? Cały czas to samo, już wszystko odebrałem. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Hejas.